każdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Miłość każda jest jak lek na kłopoty i zmartwienie. Póki czas, poznaj jej smak, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Co prawda mieliśmy wrócić trochę później z kolejnymi filmami, natomiast dziś mamy okazję, której przegapić nie mogliśmy. Jesteśmy u Piotra Komisarskiego z oddziału zwoleń. Witamy wszystkich hodowców. Witamy wszystkich hodowców. Piotrek, takie szybkie podsumowanie tego, na co dziś będziemy patrzeć. Dziś jest 500 do kategorii C. Do kategorii C, która układa ostatnia się do tej pory całkiem dobrze. Powiedz, o której gołębie zostały wypuszczone. Gołębie zostały wypuszczone godzina 9.05. Planujemy, że no już powinny być, gdzieś tam się pokazały na pierwszych pomiarach. No nic, grzecznie czekamy niecierpliwie. Zobaczymy, co się będzie działo. Z jakiej miejscowości w ogóle dziś lot? Ogólnie to miejscowość została zmieniona ze względu na to, że warunki po prostu nie pozwalały w tej miejscowości, którą zawsze mieliśmy, na wypuszczenie także do późnych godzin. Już nie pamiętam teraz, jaki to był, ale podobny kilometraż, tam 515 km prawdopodobnie. Tak jest. Godzina 9.05, start gołębi. Teraz dosłownie 3 minuty temu upłynęło 6 godzin lotu. Tak jak rozmawialiśmy przez telefon, kiedy wyjeżdżałem, mówiłeś 6,5 godziny coś powinno się pokazać, ale no, już mamy informację, że jest gołąb w oddziale. Że jest gołąb u kolegi, właśnie pokazał się. No zobaczymy, musimy czekać, bo to tak... Będziemy obserwować, jak to wyjdzie, ale powiedz, jak sytuacja do tej pory w ogóle wyglądała w tym sezonie, jeśli chodzi o te loty, które no, ogólnie zdążyliście odbyć. Sezon praktycznie kończymy ostatnim lotem dzisiaj. Został jeden lot do kategorii, do mistrz super maratonu, ale to już to niby tak nie do oddziału. To już ten Sykę? Tak, Sykę do super maratonu. Zamykamy dzisiaj oddział. No wyniki uważam bardzo dobre, tak, bo kategoria 187, kategoria B60, tam niecałe dwa, kategoria C68, maraton 280. Tak jest. Ja tylko powiem tyle, że tak naprawdę dziś trzy gołębie mają największą robotę do wykonania, trzy dwulatki. Trzy dwulatki. Które mogą naprawdę ten wynik wyśrubować w kategorii C. Czekamy na gołębie. W ogóle z której strony się dziś spodziewasz, że będą się pokazywać? Dzisiaj tak troszkę przestrzelone, bo dzisiaj wiatr ich zepchnął. Czyli tak bardziej o północy dzisiaj, nie? Kierunek waszych lotów to jest powiedzmy północny zachód. Północny zachód, czyli jest tam, nie? Wiatr południowo-zachodni dosyć mocny. Czyli teraz może troszeczkę mniejszy, natomiast w sumie od rana wiało dosyć mocno. Także czekamy, bo widzę, że już Piotrek jest zniecierpliwiony. Wracamy do was, jak tylko pokażą się pierwsze gołębie. Mamy pierwszego gołębia za tobą. O, składa. Pazieska, kurwa. No. Ona nie zawodzi. Jak ona? Pazieska, no.
Piotrek, ta samica, która siadła pierwsza, to jest z 18 jest, roku, tak? Jest gołąb? Czy jest gołąb kolejny, tak. Samica. Samica? 19 rok, no. Tam, ta, co była w tamtym roku w C. Ile w ogóle gołębi włożyłeś? Jest kolejny. 32 gołębie. Z 18 roku samica. Ogólnie samice, bo u mnie było tylko 6 samców sezonnych, albo 7. Na razie można powiedzieć, że te starsze gołęby doświadczone bardziej. 18 i 19. Druga, nie? Jakieś informacje dostałeś, że pojawiły się jeszcze gdzieś? Tak, chłopaki mają po jednym po dwa gołębie, no. Tak. Zaraz będę wiedział więcej. Stąd powinny teoretycznie. Idą dobrze, idą z kierunku, ale że gołębie w rykach poszły, to nie mam pojęcia. Jak to kurwa się stało? Że dały się przestrzelić. Wiesz, no idą stąd, bo idą gołębie starsze, doświadczone. Może akurat one zdążyły się zorientować, a zaraz będziemy oglądać za gołębnika. Ta, no bo on już... Wiesz, jak w rykach pisali, że mają gołębie to 20 km dalej, to o czym mówię? O czym mowa? No jedna siadła, co? Ale ona to nic nie mogła poprawić więcej bardzo. Ale ona i tak ma dobrze, nie? Już miała dobrze. Ale ona i w zeszłym roku siadała i teraz ona ma... No w tamtym roku ma 7,85, w tym roku miała 7,44 teraz. Do C. Teraz no, albo zbija, albo nie. Miała 6,1 za 6. No ale tu też kwestia tego, że no z dwóch lat może mieć fajny wynik. 15,03 ma z dwóch lat. Do C już zamknięty, no. Nie? I dzisiaj też super, pierwsza siadła, no zobaczymy, czy poprawi jednak już końcówka sezonu tych gołębi. No już babuś, ja to mówię, że już jedna z najstarszych gołębi, jak to się mówi, 5-letnia samica, już pójdzie na emeryturę. Starczy jej. No jedyne, co można z niej zrobić, tylko ją zgubić, nie? No, ale na sykę już jej nie przymierzasz. Nie. W tamtym roku ją włożyłem na sykę, to czekałem na nią, kurwa. Mówię, nie wróci, ale wróciła. Dwudniowe loty nie są dla niej, no. Szybka samica. No choć w tamtym roku miała jedynki, a w tym roku nie. W tym roku tam miała, gdzieś w ósemce oddziału miała chyba 5 lotów, ale nie miała jedynki. Trzeci, drugi, dwa razy chyba piąty, dwa razy szósty miała, ale nie twoje miała. Twoje może przeszkadzały. Wchodziły przed nią i... No. Włożyłem tego samca, to miał dwie jedynki. Jak nie przyjdzie, to Jezu kocha. Jaskółki jebane. Ale jak jest lot, to już się na wszystkie ptaki jaka ta natura jest piękna. No. No ale on idzie z kierunku, kurwa. O Boże, Brukselka. Brukselka? Tak, z Brukseli. Jak powiedzieć Brukselka, to nie wróży dobrze. Nie, dobrze. Kandydatka na sykę. 4 sztuki mamy. Tak. Te 3 gołębie tak w miarę równo przyleciały po sobie. Teraz była chwila przerwy. No i czekamy teraz na 5, ale wszystkie Piotrek z 50. Tak, no u mnie nie ma gołębi spoza 50.
No tak, bo drugą część drużyny, nie? Tam pierwszy raz w życiu trafiłem 50. Co było spoza 50, wygubione wszystko było w odpowiednim czasie. Gołąb widzę wysoko, ale dalej. Ale jak, no zobacz, na jakim prędkości idzie, ty. No. Jest cztery, jak zawsze tą serię się zamknie, to później się spokojnie lot ogląda. No niby tak, no ale jeszcze tym trzy brakuje takie do pięcia, ale to już chyba w optokach. Ktoś czuje, że może ich dzisiaj brakować. Może być ciężko poprawić ze względu na to, że tych gołębi dużo nie poszło, a... No. A też chwila przerwy i chłopaki tam dawali znać, że się jakieś pojedyncze gołębie pokazywały. No co, jest 10 gołębi u nas? W oddziale? No to na razie spokojnie. I teraz tak, Piotrek. Pogoda teoretycznie na trasie fajna. Już bardzo mocny wiatr boczny. Naprawdę niewiele w Polsce zostało, które lecą, które mogłyby tutaj te przysłowiowe ścinki zaliczyć z którymiś. A jednak lot rozrzucony na ten moment. Rozerwany, bo mamy problem taki, że mamy między Lipskiem a tam powiedzmy Rykami, to mamy kurwa, nie wiem, 100 km rozpiętości bocznej, nie? No i tego mi się rozciągają. No ale to... Ale jest gołąb piąty. No, jest piąty, wreszcie. Wszystkie z 50, no. Jak wszystkie 5,50, no to oficjalnie, Piotrek, gratulacje mistrza oddziału. No, udało się. Udało się, no tak. Zazwyczaj to się udaje, nie? Tak. Zamknięte, wreszcie. No ale cztery nie te, co powinny, ale trudno. Nie można w życiu mieć wszystkiego. Tak jest. Czekamy na kolejne gołębie. No ale rodzynek kurwa hodowli pokazał, że znów może wygrać lot. Właśnie. Ciekawe, czy będą jakieś gołębie w oddziale przed nią, bo rzeczywiście może poprawić. No ale będą, coś tam będzie, nie? No ale ona miała 1,6, to nawet jakby o połowę tego zbiła, to by było luks, nie? Oczywiście. To by miała na 13, ale zobaczymy. No ale przylot jest niesamowicie trudny. To jest taka kapanina, nie... O której był pierwszy gołąb w ogóle? Bo już nawet nie wiem, powiem ci. Nie zwróciłem uwagi na zegarek. Czekaj, ale zobaczymy. Po przerwy między trzecim a czwartym. Pisałem na tym, to zobaczymy. Osiemnaście po, a teraz 32. Mamy? To już 20, 14 minut. 14 minut. O, to z Maradonu to była godzinę, ponad godzinę piątka. No. Pamiętam to, jak siadł pierwszy gołąb, po prawie 12 godzinach to się przewracał, nie? To bo pierwszy gołąb. Lecieliście w sobotę wtedy, nie? W sobotę, no. Był akurat maraton, mieliście w tą bardzo ciężki, dwudniowy. Dwudniowy, no bo 9 pierwszego dnia było. Doszło tych gołębi 17 na drugi dzień. 13 weszło ogólnie do konkursu. Ale brakuje do dziś 9 gołębi, z czego brakuje 3 gołębie, które miały po 10 konkursów, nie? Takie naprawdę czołowe gołębie, nie? Właśnie. Brakuje 9 lotniczki okręgu w tamtym roku, co była na jako roczna. Brakuje takiego naprawdę zajebistego samca połowego z 19 roku. Brakuje tego 52, co miał w tamtym roku z dwóch lotów, 1,75 do C. Ale te gołębie już nie wrócą, to gołębie już ja uważam, że one już albo nie żyją, albo gdzieś... Ale ciężko jest z dolatywaniem gołębi dorosłych. No ten najlepszy samiec doleciał po tygodniu, ten co miał dwie jedynki. Dwie jedynki, nie? Co ma 4,26 do C kategorii. Ale teraz on poszedł dzisiaj nie? Poszedł, nie ma. Nie ma go. Chyba dzisiaj znowu spać nie będę. Ale teraz to już ze swojej winy. Nie z niego winy, tylko ze swojej winy. Bo pauzę zrobił. Tydzień go nie było, tydzień odpoczął. Ale już wyglądał. No wyglądał naprawdę dobrze, tak? Dobrze. Wyglądał dobrze, ale jednak może było za wcześnie. Gołębia. No ta co była w C? To C?
Ta co była, nie, ona w tamtym roku była, wiesz co, w maratonie 9 lotnikiem okręgu. Dobra samica, bardzo dobra samica. 19 roku? Ta no. No, ona jako rośniaczka chodziła niesamowicie, chodź. W zasadzie można powiedzieć, że w tych 6 gołębiach mamy praktycznie, nie ma gołębia młodszego niż 3-4 lata. A tutaj miały poprawić dwulatki. Dwulatki się zesrały dzisiaj. Ale ona już nie wiem skąd przyleciała, na pewno nie z kierunku, bo patrzyliśmy się, a zaskoczyła nas od tyłu. O. Jest kolejny gołąb, ale te dwa gołębie już Piotrek od tyłu. Przestrzelone. Uch, Jezu, bobka z 16 roku. Z 16 roku? Tak. Też brukselka, kurwa. Nie śpieszy jej się do wchodzenia. Kandydatka na syk. Jeszcze by polatała. Nie zmęczyłaś. No, udało jej się. Boże, kochany. To jest 20 roku samica. Tak. Tak, luks. Godzinę za późno. To są miłe. Najbardziej niepokojące jest to, że nie ma tych najszybszych gołębi młodych, nie? Dwuletnich, które w zasadzie były odprawione dzisiaj. Ja idę za tym dziełem. To idź. Teraz też mieliśmy trochę przerwy między tym 7 a 8 gołębiem. Co? A później możesz, no, to zamknij bramę. No, jednak ostatni lot okazał się rzeźnią. No i wniosków można różnych wyciągać sporo, ale najważniejsze, żeby na ostatnim locie sezonu te gołębie jednak się zleciały, no bo już na koniec zgubić takie lotniki trochę szkoda by było. Najpierw czekaliśmy, żeby poprawiły, teraz czekamy, żeby w ogóle wróciły. Jak szybko się priorytety zmieniają. Momentalnie, nie? Momentalnie. Taki jest sport gołębiarski. Cały sezon, można powiedzieć, podsumowałbyś go pewnie, gdyby dzisiaj to domknęły perfekcyjny. Natomiast jest jeden lot... Jest gołąb. Jest gołąb kolejny. A to nie jest nasz, nie, no, cudzy gołąb. To nie. Nie. Ale z góry są dwa. A jest tu. No są oba, no. O, jest ten 33 teraz. Ten do kategorii? Nie. Oba dwulatki. Ważne, że jest. A ta doleciała po 2 tygodniach z maratonu i mówię, o ty, ona taka jest niepoczciwa i mówię, o ty, kurwa, jedziesz na lot. I zobacz, ona teraz będzie chodzić, siedziała godzinę na dachu. No, jest szansa, że wejdzie. Teraz może sobie chodzić, teraz to może chodzić ile chce. Jest 10 sztuk. Tak, zobaczysz. I dopiero teraz dwa dwulatki przyszły. 10, no. 10 gołębi z 32. Godzinę mamy którą? 15.58. No to praktycznie 40 minut od pierwszej gołębi. No. Ale powiem ci, ten sam jest zmęczony bardzo, nie?
babcia wakacje. Piotrek, jak widać, jest zwolennikiem czystości w Białymbliku, bo kiedy ja bym nie przyjechał, to jest posprzątane. No przed lotem przecież zdarzyło się ze dwa razy. Roczniaki gdzieś zostały w domu? Tak. To zawsze za orzeszkami. To jest ta, która była pierwsza, nie? Pazieska, no. Adamcowa. Adamcowa, no właśnie. O. Jak widać, od kolegi z oddziału też można dobry materiał nabyć. No, rodzynek jest. A już kończy karierę w tym roku. Bo jedynie sobie można porabić, tylko zgubić. No, ale powiedz mi, to tak jak kiedyś karierę kończył Adam Małysz. Powiedział, że skończy, jak będzie w dobrej formie. Ona skończyła pierwsza na Głębniku. No. Tak, zakończyła naprawdę. Myślę, że klasowo. Zobaczymy, jak to będzie na wystawach. No, no bo widziałeś, tam też się sobie chodzi. Tak, ona tamta akurat dwulatka, ona bierze. Może boi się wejść, bo jak powiedziałeś o sykę. A to mnie nie interesuje, ona już przyszła. Ona na pewno, na tygodniu na pewno wejdzie. Musi wejść. No ale ten sezon zrobił spustoszenie w Gołębikach, co? Tak, no Gołębi generalnie sporo zginęło. Braki praktycznie w każdym oddziale, z kim by się nie rozmawiało. Dosyć spore, sezon wymagający. No, szpaka z maratonu wróciła cała porozrywana, całą szyję ma rozdartą. Całą szyję ma rozdartą. I taka samica naprawdę, to ona jest od warzechy. Aha, no wiem. No, co one tam jakieś tam aukcje, nie pamiętam, łódka jakieś tam wylicytowałem. Tak, na aukcji charytatywnej. No ona miała w tym roku 8 konkursów chyba, czy 7? I później już się potknęła i już nie robiła tych konkursów. Ale teraz z maratonu wróciła dopiero chyba w środę, ale już porozrywana, czyli zdążyła. Już będzie odpoczywać. A już wakacje, no, czyli udało jej się zjebać przed toporem. Tak, ale ona jest 20 roku. Tak. No. No to jeszcze samica teraz będzie 4-letnia. No jeszcze jest okazja. Wlazłam. A to się zdziwisz w przyszłym tygodniu. Orzeszki na zachętę co lot. Tak, jakaś taka nagroda. Nie, taka nagroda, no. Nagroda, tak. Taka nagroda na Gołębi. Ale załóżmy, jak jest trening jakiś, wywózka też. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie? Nie, po locie, zawsze po locie. Tak se wchodzę, jakiś tam się zleci kilka sztuk, to wchodzę i podaję tych orzeszków parę. Zobacz, jeszcze ma czerwone na skrzydle, nie? No. 3 dni nie wyszło nawet z Gołębika. Kameruj, może będzie w trójce. No, może tak być. No dzisiaj może zbić trochę. Nie dużo, ale może zbić. Nawet jak siadła trzecia, to będzie miała z 4. Ale Piotrek, nawet gdyby ona nie była w tej trójce, to jaka to jest satysfakcja wyhodować takiego lotnika? No, jeszcze w prezencie tego dostać. No właśnie, a czasem żeby takiego on trafia się czasem raz na całe życie. Ja uważam, że takiego gołębia wyhodować trzeba 1000 zgubić. Nie 100, tylko 1000. No. Żeby ona praktycznie cię nie zawodziła. No mówię ci, w tamtym roku chodziło ładnie, a w tym roku już przewyższyła wszystko. Ona im starsza, tym lepsza, nie? Bo w tym roku będzie miała chyba 7 na jaście konkursu, podobnie jak jasty konkurs. Mhm. To będzie miała 7 konkursów w pierwsze 10 oddziały. Czasami. Nie ma jedynki, w tym roku nie udało się jedynki zdobyć, ale będzie miała 2 piątki, 2 szóstki, 1 siódemkę, 1 trójkę chyba, 2 chyba ma. Jedynki już, no mówię, no już wiek robi swoje, no już. Wiek robi swoje, ale żeby w tej 10 być, to i tak... Na topie jeszcze, takim, no właśnie, takim systematycznym, nie? Musi iść na szpicy. Czasem wiesz, ile decyduje o pierwszym miejscu, a drugim. Nie, no ogólnie, jeżeli już tam była druga, trzecia, piąta, to ją wyprzedzały praktycznie gołębie z własnego gomnika. No. Może tamtym się bardziej do jedzenia śpieszyło. Młodsze były szybsze. Wiesz, to już stawy nie te. No tak. To już stawy nie były takie, ale no zobaczymy, co to będzie. Idziemy obserwować dalej. Po 18 roku samica. No bo z 18? Tak.
Lady, chodź. Odejdź. Aż przepchnięta całkiem z tyłu. Ale Ola siadła ewidentnie od góry. Tak, przepchnięta. Ta pokazała, gdzie poszły, nie? Powiem tak, Piotr, no już praktycznie te starsze gołębie, co się miały zlecieć, to są. O, najgorsze, że nie ma tych, co powinny być. Nie ma pierwszej lotniczki w okręgu. Prowadziła? Nie, w okręgu to była jakoroczna pierwsza. W tym roku miała 10 konkursów, nie? Też 10 zrobiła? No i ta miała do poprawienia o 28. Nie ma jej w ogóle. Nie ma 51 samicy takiej, co była z maratonów dwóch, druga i trzecia. Takich gołębi jak brakuje, no to no, ale czekamy cały czas. Lot nadal trwa praktycznie. Mamy niecałą godzinę od pierwszych gołębi, bo tam 50 minut około. Jest 11 z 32. To w zasadzie... No prawie nie, kurwa, nic nie przyszło. Na pewno w tym sezonie byłeś przyzwyczajony do innych przylotów. Trzeci lot taki chujowy w tym roku. Pierwsza, 1300 z wiatrem. Maraton, kurwa, z wiatrem. No i dzisiaj. Nienawidzę lotów z wiatrami. Podsumowanie. Albo nie wieje w ogóle. No tak, zazwyczaj. Albo podwiatrznie. Wychodzą te loty. Wiesz, no było na 9 lotów było 8 lotów pod wiatr, czyli 8 było wygranych, nie? A teraz wiesz, czy to gołębie, nie wiem. No właśnie, czy to gołębie, czy kwestia przygotowania? Przygotowanie? Nie, ja myślę, że... Ty dosyć mocno karmisz gołębie. Tak, nie? Dlatego to się okazało, że gołębie nie miały złamania formy w tym roku nawet przez jeden lot, nie? No. Że one przyszły słabiej, ale to był lot z wiatrem, takim na 1800-1700 prędkość, no to... No to tam różne rzeczy się dzieją na takich lotach. No to się mija z celem, nie? Takie loty nie powinny mieć miejsca, no ale takie też loty musimy odbywać i... Oczywiście. I to wiesz, żeby nie było, że było i wiatr na dół, wiatr na górę, wiesz, ktoś tam zawsze ma... pretensje, tak? Tak jest. Ja jestem po środku, tak, jestem uniwersalny. No ale jak jest lot pod wiatr, to ja uważam, że lot jest sprawiedliwy, tak? Że gołębie zawsze przychodzą tak, jak powinny przychodzić, z kierunku wyprzedzają, potrafią wyprzedzić gołębie niesamowicie. Zazwyczaj wtedy jest też łatwo wytypować, nie? A dzisiaj to one poszły, wiesz, w chuj. Poszły, ja to myślę, że one poszły górą, poszły na Warszawę. No tak by to wskazywało, chociaż te pierwsze gołębie teoretycznie się dały z kierunku, natomiast już najlepiej czym jak dalej, jak najlepszy lot, jak one przychodzą z tego kierunku, jak one przychodą stąd, to wtedy są gołębie wygrane. Ale jak przychodzą tutaj to już są równe gołębie. No ale gołębie. Tutaj przyszły. Na pierwszym locie, pamiętam, w tamtym roku młodych, to przyleciało 60 czy 70 gołębi stąd, nie? No tam było połowa moich, połowa cudzych, nie? Ale drugi lot, trzeci lot i czwarty lot gołębie przychodziły stąd, ze szczeliny, czyli one miały wyprzedzenie kosmiczne, nie? Ale teraz lot zamknięty. Niedługo będzie się trzeba młodymi zajmować, ale jeszcze... No już się zajmujemy tydzień czasu. Na razie uczymy to dziadostwo latać. Na razie... Oj. Wokół domu, piłka, tyczkę, piłka. Nie, za dwa tygodnie dopiero, może coś. Ale co, już je normalnie tak, przeszły już, żeby... przeszły na już karmę taką, którą będą lotowane na tej karmie. Aha. Na produkty przeszły, które będą lotowane na produktach. I po prostu, no tyczka, kurwa, i ganianie. Nie chcą latać w ogóle. Nie chcą latać w ogóle. Ale co, do tej pory były na jakiejś grubej karmie, czy...? Cały czas były na tej karmie, co były wychowane. Aha. Czyli była beka, RW, tam z MDMA. I jest gołąb. I nie miałeś problemu, o jest gołąb. Z 17 roku samica. Także kontynuujemy pasę przylotu emerytów. Czterolatków wzwyż. Pytanie, Piotrek, bo mówisz, że na tej karmie młode były. Tak, były chyba cały czas, teraz już tydzień czasu są na karmie na tej 1C AI, nie? Tak. Czyli to jest taka karma dietetyczna. No, taka niby dietetyczna, ale taka trochę mocna jest, nie? A powiedz mi, nie było żadnych problemów przy tym karmieniu, powiedzmy, grubym? No były upały i tak dalej, nie było problemów z żadnym. Jeden gołąb złapał ładę, no, jeden. Aha, jeden. No. Wsadziłem go do klatki, mówię, zabiję go jutro, nie? Ale mówię tak, mówię, ciekawości, zobaczymy, czy jadę. No, miałem to pięć w jednym, jak akurat mówię, tam w staszeczce. No i tak wsypałem do dzieła dwa razy, nie? Mówię, ciekawości, jeżeli mój wyjdzie, to miałem ładę, no, nie? Za dwa dni młody mało klatki nie rozwalił, nie? No i wrzuciłem do dzisiaj lata, nie?
przy tym, ale mówię, tak zabiję go, mówię, to już będę go męczył. No tak. No, czyli na razie odpukać i odkąd są szczepione tym RP, to, to tego no, nie było. Nie. Ale co, karmę dawałeś do oporu zupełnie, że ona leżała? Czy... Nie, no tak, żeby nie leżała, to nie. Po prostu tak, były cały czas najedzone. Aha. Cały czas. One, mówię ci, jak się ich wypuści, one nie idzie, nie latają w górze, tylko po trawniku chodzą. Kurwa, no chodzą cały czas tutaj po trawniku, nie wiesz, nie latają po prostu gdzieś tam w powietrzu. No teraz już cały tydzień jest taka, to nie jest trenowanie, tylko mordęga. Latam z tą tyczką po całym dachu, żeby ich pogonić. No ale, ale lot pierwszy konkursowy kiedy macie? 20 sierpnia. 20 sierpnia są dwa loty próbne przed, no niekoniecznie można musowo w nich uczestniczyć, tak? Tak jest. A... Jak będę widział, że one już są rozlatane, że one już się nadają do wywożenia, to będę woził, nie? A, czyli nie wyznaczasz sobie jakiegoś tam nie, konkretnego... Nie, będę wam widział po gołębiach. Tak się pchają teraz, że aż przegapilibyśmy prawie. No, tak. Faktycznie. Jest taki nalot, że jak nigdy w życiu. 19 roku też sami. 19. Z 19, ale żółtej. O. Pierwsza lotniczka oddziałowa kategorii z tamtego roku. No proszę. W tym roku będzie miała... 13 gołąb. Już nie będzie miała konkursu. W tym roku nic nie będzie miała. Nie? Nie. Samica, która zajebiście latała na lotach z wiatrami. Aha. Ona na takiej prędkości 1800. Pasowało 1600, jej. Tak. Ona wygrała maraton, co było na 2000 prędkości wtedy. Pamiętasz taki maraton tam w roku? Ona wygrała ten maraton. Ale jak były loty już ciężkie, to już ta samica się nie nadaje na takie loty. 13, Chryste Panie. Praktycznie mamy godzinę lotu. Nie wyszło to dobrze, jeśli chodzi o lot ogólnie, bo nawet tutaj chłopaki informowali, to tych gołębi za wiele nie ma. Przerwy bardzo długie. Powtórka z maratonu. Ciekawe, czy to jest kwestia tego, że rzeczywiście ten kierunek zmieniony... Nie ma to znaczenia, kierunek. No, jak przykładowo jest 500, później jest maraton i gołębie też idą z innego kierunku. Czy była Bruksela też z innego kierunku, całkowicie wysunięta? No tak, ale nie jednak ma na to. Ten maraton pchasz zazwyczaj te gołębie najbardziej już doświadczone, nie? No ale to też szło, te same gołębie poszły, co wróciły wszystkie z maratonu. To wszystkie te same gołębie, które leciały praktycznie niektóre dwa dni. No te dwóch ja to też uważam, na maratonie były, nie? Ja uważam, że tutaj trochę się pojawił problem, że te gołębie były zbyt zmęczone. Po maratonie? Tak. No właśnie. Bo jednak w sobotę mieliście maraton, gołębie praktycznie do wtorku dochodziły, nie? No, mieliśmy maraton w sobotę, w niedzielę było dobicie konkursu, a gołębie się schodziły dopiero po południu w niedzielę i wchodziły się w poniedziałek. Nie? Do wtorku praktycznie. No. Na pewno to miało na nich wpływ. Szczególnie, że... Ale przylatywały zamęczone, nie zmęczone, tylko zamęczone. Szczególnie, że teraz ten lot... No... Trochę inaczej go sobie wyobrażałeś na pewno, bo spodziewałeś się, że będą gołębie siadać. Przynajmniej ten nalot pierwszych gołębi będzie w miarę normalny, a tu ewidentnie się coś musiało wydarzyć na trasie. Myślę, że już też mają dosyć tego sezonu, tak jak ja. Też, nie? Też. No, ale odpocząć między dorosłymi a młodymi. No ale jak jeszcze szykujesz na sykę, to jak? Kiedy no ale odpoczniesz? To... Na takie loty się daje to, co jest niepotrzebne w gołębniku. Nie to, że daje się to najlepsze gołębie, tylko daje się to, co jest do usunięcia. Nie? Żeby walczyć o zimowanie. Posprzątać podłogę i... No ale najgorsze, że nie ma tych dwulatków. Najlepszych dwulatków praktycznie nie ma. Co jeden przyszedł. Tak, no to jest tylko jeden ten... O, ten 33. Tak. Nie ma 47, 90... O... Długo by drukować. Pierwszego lotnika okręgu zeszłego roku nie ma jako lotny. Nie ma drugiej lotniczki okręgu. Ale to się obawiam, że każda minuta to jest taka, wiesz, że one już mogą w ogóle nie wrócić. Na pewno bardziej korzystne byłoby to, gdyby co trochę jakiś gołąb się pokazywał, a tu te przerwy się robią coraz dłuższe. Tak, kapanina. Cieszmy się tym w ogóle, że w ogóle coś wróciło, nie? Ja wiem, że ty zawsze pozytywy chcesz wyciągać, ale no ciężko. Bardzo ciężko wyciągać, jak nie ma tych najlepszych. Numer 14 w końcu jakiś kolor, Piotrek. O, jeden. Tak przyleciał. A samiec czy? Samiec, no. Także ruszają się. To jeszcze może coś wrócić. Czekamy ale dalej. Też z tyłu przestrzelono całkowicie. Też od tyłu, no.
Teraz to wiesz, to będzie 76-72 dwulatka, bo chyba jednego nakrapianego brakuje gór. Czyli fajna. Fajna to była przed tamtym lotem. No, widzisz, mogę w to co lotka grać. 7672, no. No ale rozmawiałeś z kimś, jak tam u chłopaków w ogóle? Kurwa, nic nie wróciło. Tak ogólnie podsumowując ten lot? Nic kurwa nie wróciło dobrze. Tak? Masakra. Bardzo ciężki lot. 15 gołąb na 32, jeszcze jeden i połowa. O. Ale już skrzydełka miała opuszczone. To będzie 13 samica. O, widoku. Chodź. Trzynasta samica, tak? I dwa samce. Tak. Jakby ktoś miał do oddania samce takie w miarę dobre, to bym przyjął chętnie. Bo takie, żeby je jeszcze obzwyczaić na następny sezon. Z tyluma samicami wyjść nie będę. To mówią, kurde, są wzloty i upadki w tym sporcie, nie? No ale to nasz dzięki Bogu, że u wszystkich, nie u mnie. Lot nieudany u każdego. Dzisiaj jest lot, jaki jest. I popatrz, teoretycznie po całym sezonie lotowym to 500 taka dla nich to powinna być przyjemność sama, nie? Ale coś mówisz, że... Coś się wydarzyło, bo to jest niemożliwe. Zamęczone są. Zmęczenie zrobiło swoje. Niby gołębie były fajne, trenowały naprawdę dobrze przy domu, ale były dobrze karmione, ale nie mogły tej masy złapać. Nie mogły tej masy złapać. Ten maraton, jak to się mówi, zrobił swoje. Jednak tam. No ale ten samiec nocuje i przychodzi. Ten samiec, co był pierwszy z maratonu, to był trzeci w okręgu, pierwszy w oddziele, nie ma go do tej pory. No. I gołąb miał najwięcej czasu do odbudowania. Nie? No. My wiemy tyle o gołębiach, że jeszcze nic nie wiemy. O. Także odbieraj telefon, a my jeszcze wrócimy na podsumowanie. Dwa na raz, a to nie był dziś częsty widok. Dwulatka na pewno, ale to jest... Akurat jedna weszła wcześniej chwilę, zanim zaczęliśmy nagrywać. Samczyk? Samiczka. Dwulatka, ale to... Tak, dwulatka. A to 19, 7519, to chyba nic dobrego. Oj, będzie co dziabać po lotach. Połowę przekroczyliśmy. K19 7444. Piętnasta, 17 pierwszy, 19 drugi, tak? 20. 27, 31, piąty, 35, 39. Ja pierdolę. 54, zobacz, od 39 do 54 było między 7 a 8 gołębiem, było też 15 minut przerwy. Jak z Barcelony, kurwa się da. Ej, ale z Brukseli w tym roku były właśnie wiesz co? Szybsze. Nie. Jednego gołębia miałem tylko, miałem pierwszego dnia, tu chłopaki miały po 3, po 2, ale do 6 dobiło 4. Czyli, na 5 wkładanych 4 w konkursie miałem. O. No i dwa brukselczyki, co były w konkursie. Nie, jedna była w konkursie, jedna, ta co była poza konkursem, no to obie zgubiłem na tamtym locie. Na maratonie. Na maratonie. Nie ma ich do dzisiaj. Ale takie to, zakapiory. Masz zamkniętą serię z Brukseli. Tak, i tak. I z maratonu też masz do tak, supermaratonu. Tak. Czyli zostało ci sykę. No. Jest nadzieja. Ewentualnie nie będę ich oblatywał w ogóle i pójdą tak wypoczęte, kurwa. No. Też tak można zrobić. O. Ale chyba ten lot za tydzień, przynajmniej z tych prognoz pogodowych, na ten moment zapowiada się z wiaterkiem. No tylko, że u nas jest taki problem, że nie wiadomo, czy nie będą wypuszczane w sobotę o 15. A, żeby nocowały? Żeby nocowały. Ale coś tam, takie gadki były, że jeżeli by był lot z takim wiatrem, jaki zapowiadają, że będzie mocnym wiatrem, że wypuszczą to rano, żeby to gołębie zamknęły w jeden dzień. One zdążą, nie? Wtedy. No pewnie, jak one z Brukseli, kurwa, zdążyły. To. Ale ty byś był za tym, żeby puszczali? No na pewno rano. Na południe? Nie. Nie? Nie. Rano? Żeby gołębie na pewno nie nocowały. Wiem. Żeby ciągły do domu. Ale ja ci powiem, Piotrek, że czasem były takie loty, jak puszczali po południu i to były bardzo udane loty. No u mnie był w tamtym roku nieudany w ogóle.
tak, wsadziłem wszystkie najlepsze gębie. No, wiem. Wszystkie najlepsze gębie wsadziłem na ten lot i wszystko przychodziło późno po tym kursie. Gębie szybkie nie dają. Ja uważam, że gębie szybkie nie dają sobie rady na takich dwudniowych lotach. Nie. Z nocowaniem, wiem. Z nocowaniem. To już idą na upadłego, przypuszczam, pierwszego dnia, a później te takie, jak to się mówi, opierdalacze. Zrywają się rano, lecą, a te siedzą późno, długo siedzą i dochodzą do siebie bardzo długo. Także czekamy jeszcze na kolejne gołębie. Może coś wróci. Już nie będziemy ich nagrywać, bo może boją się kamery, nie chcą się pokazywać. Na pewno. Jak zapowiemy, że przyjdziemy z podsumowaniem już po jakimś czasie, powiemy trochę więcej, jak to wyszło, może też będziemy wiedzieć więcej, jak tam ogólnie w oddziale to wygląda na ten moment. Także do zobaczenia. Także Piotrek, można powiedzieć, spotykamy się jeszcze teraz na podsumowaniu tego lotu. Zaczniemy sobie od przedstawienia gołębia, który dziś pierwszy usiadł na gołębnik. W zasadzie twojej najlepszej lotniczki tego sezonu i może i w całej historii hodowli, nie? No, coś doleciało. Chyba siada gołąb, tak. Bo słyszymy gwizdanie. Żony. Tak. Także powiedz parę słów o tej samicy. To jest samica, która ma teraz 5 lat. 5 lat, 5-letnia samica. Samica w tym roku ma 7 konkursów prawdopodobnie w pierwszej ósemce oddziału. Będzie miała po tym locie będzie miała 11 konkursów. Ogólnie z 2 lat miała do tej pory 15 chyba 03. Do kategorii C? Do kategorii C z 2 lat, nie? W tamtym roku miała tam 7,85, a w tym roku ma 7,44. No i teraz siadła pierwsza, zobaczymy, czy coś tam jej pomoże, czy nie. No samica jeszcze na 8 piórach, nie? Tak jest, 8 piór, także jeszcze mogłaby lecieć, ale już dasz jej spokój. Nie, no już chyba. Chyba skończy, zakończy karierę, nie? O. No i zobacz, 5-letnia i musi wyprzedzać te 2-latki. Jeszcze pokażemy go obrączkę, żeby nie było, że je lewa. Albo że jest morsza. I co najlepsze jeszcze jest w parze? Z samicą, tylko że... No nawet sobie poszła do samicy. Nie, samica wylazła. A wyszła? Tak, wyszła samica. Ale widzę, że celka ogólnie też jej się podoba. O. Krótkie podsumowanie lotu. Jeśli teraz doleciał, to mamy gołębi... 20. 20 z 32. 12 brakuje. No lot nie był bardzo udany, był bardzo ciężki. Okazał się naprawdę ciężkim lotem. Brakuje najlepszych 2-latków, najlepszych 2-latków, takich naprawdę gołębi, które kategorie miały naprawdę bardzo dobrze pozamykane, ale mogły ją poprawić. No. Także nie to, że dzisiaj ją dobiły, tylko nie wróciły na razie w ogóle, to zobaczymy. No. Tak lot... jest, no ale też 2-latków brakuje, ale też starszych gołębi też jeszcze nie ma. No 12 sztuk, to u ciebie, tak nawet jak rozmawiałeś tutaj z paroma kolegami, to w zasadzie i tak jest jeszcze względnie, bo bywa... Bywają hodowle, gdzie dziś, czego byśmy się nie spodziewali, straty są naprawdę duże na ten moment. No, lot, jak to się mówi, ostatni, myśleliśmy, że będzie, jak to się mówi, miło, fajnie i przyjemnie, okazało się, jak się zawsze okazuje, że jest chujowo i... No nie wiem, gołębie, widzę po gołębie, że gołębie są ogólnie bardzo zmęczone, nie? Nie to, że są gołębie. Ogólnie i tym lotem, i gołębie są zmęczone bardzo całym sezonem. Sam powiedziałeś, że na pierwsze 8 lotów mieliście 7 podwiat. Na pierwsze 9 lotów. Na pierwsze 9 mieliśmy 8 podwiatr. No. To już samo to mówi, że te gołębie musiały pracować trochę, nie? Tak, potem się okazały, 2 loty były z wiatrem. Te gołębie nie mogły się odnaleźć. Nie mogły po prostu, nie wiem, złapać jakiegoś tego rytmu. Później znowu był lot pod wiatr, znowu te same gołębie siadały naprawdę czołowo niesamowicie na oddział i czy tam na okręg. No i teraz ten lot był też taki wieczny, boczny. No ale loty musimy latować wszystkie, nie to, że... Żeby ktoś nie powiedział, bo to loty są na, jak ktoś mówi, na Juska i tam loty są na Franka, nie to. Loty musimy lotować wszystkie. Loty są dla wszystkich, dokładnie. Ale ciężko jest przygotować gołębi, jak leci się przygotowo wszystkie loty pod wiatr i potem przygotować ich na jakiś tam, nie wiem, taki lot z wiatrem na prędkość 1800 czy tam 2000 prędkość, tak jak była na tam jednym locie, nie? No tak, ale teraz Piotrek, w sumie to rozmawiamy teraz w kategoriach, albo to był sezon bardzo udany, i tak dalej, bo... Ten jeden lot tak naprawdę. No było ogólnie. Nie zaważył. 2 loty, teraz nie? Był trzeci lot. Nie, 2 loty były takie zwieczne. Dzisiaj był taki lot niby wieczny, niby z bocznym wiatrem, nie? Tak. Ale no sezon ogólnie jest bardzo udany, tak? Że zginęło ponad połowa stada, bo to nie ma co się oszukiwać, bo tam nie będziemy opowiadać, że jest pięknie, rewelacyjnie, że gołębie nie giną. Giną wszędzie, tak?
wyrżnęło, jak to się mówi, gęby roczne, zostało ich tam powiedzmy około 20 sztuk, no. Co ich tam było prawie 75. Ogólnie starych gębi, takich dobrych, nie zginęło wcześniej w ogóle, tylko na tym maratonie teraz zginęło 3 naprawdę wybitne gębie. Wcześniej jeden taki zginął, też samiec na 300 zginął, taki bardzo dobry. Suma summarum zginęło 4 gołębie takie dobre, no ale zginęło około tam na jednym locie 9 gołębi starych, nie? To już o czym świadczy, że coś było nie tak, że ten lot był bardzo ciężki. Maraton był ciężki, tydzień po tygodniu, no 12, kolejny ciężki lot. No lot, pierwszy gołąb siadł po prawie 12 godzinach, z czego piątka była bita prawie godzinę i to była druga seria w całym okręgu, także to no właśnie. To była dobra seria. Na lot 9 gołębi miałeś. 9 gołębi z tam powiedzmy 39, tak? Na drugi dzień doleciało 17, tam gołębi troszeczkę tam dotargało na tygodniu, ale też gołębie uszkodzone, porozrywane i to już taka była walka o przetrwanie, a nie walka o jakieś tam dojście do domu, nie? No ale 3 brakuje gołębie takie naprawdę, że gołębie, które miały po 10 konkursów, na jaście wkładań i nie ma ich w ogóle do dzisiaj, ani śladu, ani... Ja uważam, że te gołębie już nie wrócą, no to już przypadek. Ale nadzieja umiera ostatnio. No, choć najlepszy lotnik... ginąc na właśnie wiecznym maratonie, który ma w tym roku 4,26 do C, po prostu doleciał po tygodniu, tak no. Choć dzisiaj go wsadziłem, też go nie ma. No, no i właśnie, teraz, ale tydzień odpoczywał też. No, dwa tygodnie w sumie, nie? No bo, no, ale doszedł do siebie niesamowicie, naprawdę no wyglądał. Gołąb doszedł w sobotę, on był w poniedziałek już aktywny do lotu, naprawdę był taki, no był w formie dobrej, no. Uważałem, że jest ok i wsadziłem, no. Może niepotrzebnie, może potrzebnie, może psychika siadła, nie wiem. Tak jest. Daj Boże, żeby dzisiaj doszedł. No. Z takich rzeczy, które warto wspomnieć, to był ostatni lot do punktacji oddziałowych, czyli do tych głównych kategorii oddziałowych pozostał tak. Tylko lot do kategorii supermaraton. No, czyli on tam się powiedzmy oficjalnie tylko... Oficjalnie mogę Ci pogratulować zwycięstwa w oddziale. Dziękuję także bardzo. Gratulacje po raz kolejny. No ten rok okazał się jeszcze, jak ktoś mówi, tamten był rewelacyjny, bo okazał się, ten się okazał jeszcze lepszy jakby jak poprzedni, tak? Ale... Z dobrym prognostykiem na następny rok, skoro jest z roku na rok coraz lepiej. No ale tak patrząc, obserwując to i patrząc, lotując, naprawdę pracując ciężko przy tych gremiach, jak się tak dalej będzie działo, to jeszcze 2 lata i nie będziemy lotować. Nie? Jak tak będziemy, tak wszyscy będą podchodzić do sytuacji, jak podchodzą. No nic, walczymy dalej. Tak jest. Teraz loty młodych i po prostu no. Ale do lotu młodych jeszcze na spokojnie podchodzisz, bo tak jak mówisz, dopiero tak naprawdę zaczyna się oblatywać, tak żeby zaczęły razem no, ale to nie w grupie latać. Tak, ale nie widzę tego czegoś, co widziało się tam, kurde, powiedzmy, tam przez 2 lata, że te młode się dały naprawdę niesamowicie. W tym roku, w tych młodych, nie wiem, nie widać tej iskry, nie widać tej chęci takiej. No coś jest, nie wiem. No, ale jest w porządku, są zdrowe, ale coś jest, jaszczą zniszczy ponad 60 sztuk, także... Ja uważam, że zniszczył dużo takich gołębi naprawdę no wcześniej młodych, silnych, młodych, takich zadbanych. Było 120 młodych, powiedzmy z tych zaciemnianych zostało 70, czyli 50 młodych zniszczył skurwysyn. No ale jak my tutaj nawet teraz lot obserwowaliśmy, kiedyś u Ciebie też byłem, później drugi, no. Trzeci raz. No, za każdym razem tu coś lata jest. No, to... no było takie sytuacja ostatnio, że no mówię, siedzimy powiedzmy pijemy rano kawę. Jaszczą wpada w gołębie, łapie jednego gołębia, za 15 minut przylatuje drugi i gania gołębie. Nie? To w tym roku trochę nie zadbałem ze braku czasu. Ale co roku masz problem z tym, że tych młodych sporo... No w tamtym roku nie było tego problemu, bo byłem szybszy trochę od niego i... Wiem. I nie zginął nawet jeden młody, nie? A w tym roku po prostu czas po prostu trochę... młode były szybsze. No, czas nie pozwolił, żeby zrobić z tym porządek i... Nachowało się tego tyle, że no nie można z tym poradzić. I... Jest to taki problem, który występuje w wielu hodowlach. U Ciebie na pewno w takim stopniu zabił. Znaczącym, bo tutaj też teren sprzyja mu. Tak, jest lasów od groma. Zabił, już nie pamiętam, po 7 czy 8 locie taką samicę, taką 3-letnią też. Taka samica miała chyba 6 konkursów wtedy, bo to był chyba po 8 locie. Też pogonił, samica uciekała, walnęła w szybę, zabiła się. Nie. No on tam zniszczył ogólnie, tak jak w tamtym roku przecież zniszczył po lotach, zniszczył pierwszego lotnika okręgu na młode, zniszczył pierwszego lotnika, nie pierwszego lotnika, tylko pierwszego gębia, który był, pierwszą nagrodę miał nas za standard, zniszczył później przed samymi lotami samicę, która miała z 19 roku, która miała 9 nagród w pierwszej trójce oddziału, no zniszczył dużo takich gębi, takich czołowych, no ale to powiedzmy, że to jest wpisane w koszty tego hobby. Tak, tego hobby. Bierzemy to ze wszystkimi plusami i minusami.
i musimy się po prostu w jakiś sposób z tym pogodzić. A w tym roku dodatkowo po prostu loty okazały się bardzo ciężkie, choć ja uważam, że zostały naprawdę twarde gołębie, takie naprawdę sztywne, po których teraz można sobie dopiero wychować dobrych gołębi. Tak jest. Podsumowując, Piotrek, trochę na temat tych kategorii, które udało Ci się wylatać, niezłe. Wiadomo, że tutaj jeszcze ta kategoria C jest pod znakiem zapytania, bo zobaczymy, jak będą... No, ale patrząc dzisiaj po przylocie, ogólnie wszędzie niby było, nie było słabo, ale nic nie powtórzyło to, co miało powtórzyć. Tam, no, ta samica siadła pierwsza, ale ona tam jeden koeficjent miała za 6 tylko do zbicia, no może coś tam zbije. Ale no, cieszmy się z tego, co mamy, nie z tego, co mogliśmy mieć. Bo. Kategoria B w granicach 60, kategoria C na ten moment była też w granicach 68, 66, a B była 61-22, nie? Dokładnie. A kategoria jest zamknięta oczywiście z list oddziałowych, co my tam sadzimy po 2-2,5 tysiąca gębi, to było maksimum. To jest 187, a kategoria maraton jest 288, to... Także wszystkie kategorie udało się zamknąć. Tak, to też definitywnie. To plus, bo jednak, tak jak mówisz, sezon był wymagający, a gołębie sobie poradziły. I w zasadzie można powiedzieć, że gdyby nie dziś, no zobaczymy, one pewnie jeszcze część tych gołębi doleci. Ale ekipa na następny rok na pewno jest zapowiadająca się bardzo dobrze. Zobaczymy, jakie będą loty, to takie wiesz. W tym roku były ciężkie loty, te gołębie zostały takie zakapiory. Jeżeli będą w przyszłym roku loty z wiatrem, to nic z tego nie będzie. No właśnie, też nie wiadomo. Zobacz, nawet no to wystarczy porównać ten sezon i zeszły sezon. Tak, dlatego to tak jest. No jest zupełnie odwrotnie. Jest samica. Były loty z wiatrem, tak. W większości teraz pod wiatr. Jest samica w tym roku, która będzie miała, to nie wiem, 10 albo 11 konkursów. Tylko to jest samica, która lata powiedzmy na prędkościach tam 1700, 1800, 1600 na dużych prędkościach. Tam ta samica miała w tamtym roku pierwsza lotniczka kategorii A, miała 12 konkursów. I z maratonu pamiętam wtedy ostatniego, chyba to był 1900 prędkość, samica siadła pierwsza na okręg wtedy. Nie? No a w tym roku były loty pod wiatr i ta samica no, robi te konkursy, ale wszystkie bardzo późne. Ona nie daje sobie rady, nie? Po prostu dlatego... Ale to nawet nawiązując do tego, bo mówisz jeden rok tak, jeden tak, to tym bardziej trzeba się cieszyć z takich gołębi jak ta samica z 18 roku, która siadła pierwsza, której nie przeszkadzało, że było z wiatrem, nie przeszkadzało, że było pod wiatrem. Tak, ta samica chodziła, ona zawsze była taka, że ona chodziła i potrafiła się na 1800 prędkość, potrafiła się na 900. Potrafiła się na 1100 prędkości, dlatego że taka uniwersalna samica, nie? I takich gołębi w tym roku się wyklarowało bardzo dużo, nie? Takich uniwersalnych, nie? No ale no dwulatki po prostu, nie wiem, dzisiaj padły, czy coś źle zrobiłem, czy coś się stało. Ale na razie mamy godzinę, nawet nie 18, więc ja cały czas myślę, że jeszcze trochę z tych gołębi... Nie ma samca, który z ostatnich lotów miał z 500-ki z maratonu, miał tam 3 z kawałkiem koeficjent i dzisiaj go nie ma, tak? On tamty tylko nie był pierwszy na oddział, drugi na okręg, trzeci na okręg. Tam leciał prawie 12 godzin, ten gołąb jak siadł, on się przewracał i ten gołąb, który, ciężko pomyśleć, że ten gołąb po prostu, on nie wrócił w ogóle teraz, nie? No, ale nie ma go i tyle, tak. Jestem bardzo ciekaw, z czego mogło wynikać to, że ten lot tak się potoczył, no bo teoretycznie wszystko wskazywało na to, że to będzie fajny, przyjemny lot, już gołębi na niebie teoretycznie. Coraz mniej. Może to późne puszczenie, może... Nie, teraz nie będziemy gdybać. No, no nie, bo lot się, można mleko się do wszystkiego przyczepić, a tak naprawdę... No, powiedzmy tak, jest to takiego zdania, że no może ja coś źle zrobiłem, coś źle przygotowałem, a nie. Tak lot odbył się, u każdego jakoś tam gołębie przyszły, nie, na obecną chwilę nie wiem, jakie gołębie przylatywały, starsze, tak jak sam widziałeś, przychodziły gołębie stare. Nie przychodziły dwulatki, przylatywały dopiero od 10 praktycznie miejsca, tak? Był 9, 10, dopiero się dały dwulatki. Te gębie, które wcześniej te stare wyprzedzały, jak to się mówi, o krok. Zobacz, przy Poidle siedzi samica, która we wtorek przyleciała z pierwszego maratonu. Tej samicy praktycznie 2 tygodnie nie było w domu. No to ona 60 odbiła, nie chciała wejść. Nie chciała wejść jeszcze ta samica. Ale ona wygląda jakby ją, nie wiem, czołg przejechał, nie? Dlatego, no nie wiem, spokojnie czekamy. Miejmy nadzieję, że to się zejdzie. Tak jest, także pozostało pojechać na ostatnie zegary. No praktycznie w tym sezonie tak. I zakończyć ten sezon. Teraz zacząć parować najlepsze z najlepszymi na pokrewieństwo, jak to się mówi, żeby wychować coś dla siebie fajnego. Tak jest, coś dla siebie, ale też od razu zapowiadamy, że coś dla kolegów, zobaczymy. Od Piotrka też gołębie na aukcji.
Na pewno, na pewno nie będzie teraz w tym roku takich późnych modych, jak były w tamtym roku. Tak, w zeszłym roku to było wszystko późno. Już przeszły gołębie... mi te fantazje w tamtym roku. Teraz kończymy sezon. Późno, ale... Gołębie rozpłodowe są rozsadzone. Rozsadzone już 3 tygodnie, odpoczywają. Także będą teraz łączone. Tak, odpoczywają. Tam jakieś tam kuracje porobiłem. I będą parowane teraz wszystkie na lotniki. No ogólnie, jak u mnie zawsze. Sezon się zamyka, wloty się zamykają, nie są gołębie wypuszczane. Tak jest. My oczywiście, jeśli będzie ta aukcja, to odwiedzimy Piotrka wtedy. Jeszcze trochę porozmawiamy o tym, żeby ten sezon już dokładnie podsumować, bo na razie mamy takie, powiedzmy, wstępne przypuszczenia. Natomiast z mojej strony gratulacje sezonu. Dzięki za rozmowę. Wzajemnie. I mam nadzieję, że te gołębie się jednak zlecą. I jak już będziemy rozmawiać później na filmie, to będziesz zadowolony, że ekipa na przyszły rok jest mocna. Daj Boże. Dobry lot dla wszystkich. Wzajemnie. Także dla najwytrwalszych po zakończeniu materiału można powiedzieć, zdążyliśmy wyjść do zegara. Okazuje się, że doleciał ten samiec, który trochę strachu napędził, bo w tym roku 4 koeficjent ponad lekko do kategorii C. Jeszcze uda nam się go zaprezentować, także gołąb prosto z lotu. Piórka troszeczkę już powyginane dzisiaj. W tamtym roku miał uszkodzone jedno pióro. Pamiętasz, jego? Tak, no pamiętam. I to pióro nie urosło do końca. No. I nie przeszkadzało mu. Ma krótkie pióro. W tym roku w oddziele ma 2 razy pierwszy konkurs, aż 6. Do C kategorii. Tak. No 4,2... Ile 4,26 do C ma z okręgowych list, nie? Bo on jest 8, 1 i 3 w okręgu, nie? No ale nie powiesz chyba, że humor się lekko nie poprawił. Poprawił się. Także teraz już żegnamy wszystkich. Dobry lot w trochę lepszym humorze. Ale zmęczony bardzo, co?